No hej, stało się coś niesamowitego. Z tej strony po prostu Patryk, a dzisiaj przedstawię wam update, który wydawał się być dosyć mały, a wprowadził wiele niesamowitych rzeczy do świata Sea of Thieves. Zapraszam do oglądania. Pierwsze co, to dostaliśmy nowy zestaw do Pirate Emporium, Soul Bones, i dostaliśmy oczywiście strój, zestaw statku i... Nie kostium! To nie jest kostium, chat. Dokładnie to, co teraz widzicie na ekranie, to jest zestaw ubrań. Możecie z tym zrobić cokolwiek chcecie, to jest niesamowite. Wiecie, że jestem fanem Plagi, jeśli obserwujecie mój kanał od dłuższego czasu, więc musicie domyślać się, jak bardzo jestem podekscytowany tym, że będę mógł wreszcie customizować swój strój, oddzielnie każdy element, jeśli chodzi o Plagę. No coś niesamowitego. Zaraz po tym możemy zauważyć, że dostaliśmy nowe zestawy dla Order of Souls. Możemy sobie customizować również tak samo jak wcześniej dostaliśmy zbieraczy złota, teraz możemy to robić z Order of Souls, czyli zakonem dusz. Oddzielnie możecie sobie walnąć rękawice, możecie sobie walnąć opaskę na oko, oddzielnie kurtkę i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że też również spoko zmiana. Te ceny mnie dobijają. Dobrze, teraz przejdziemy do konkretów. Stara część portu zniknęła i pojawiła się nowa wraz z kolejną częścią parkową naszego portu. Spójrzcie tylko na to, mamy tutaj taki ładny napis na wejściu. Port Marik, tak, ponieważ skończono budowę, no to zmieniono również nazwę. Tutaj fontanna, widać jakieś pieniążki w środku, nie ma sprawy. Co ciekawe, można w niej łowić, jak się w odpowiedni sposób wrzuci do niej wędkę, więc też ciekawe. Dobrze, teraz sobie wchodzimy do części portowej i pierwsze co widzimy, no to oczywiście ogromny dok, no tylko spójrzcie na to, tutaj merchanci, pełno zapasów, pełno jakichś ładunków, oczywiście standardowo stół dla emisariusza, tutaj ceny hurtowe, które można przewozić do innych portów towary, no patrzcie ile tu jest życia, jakieś owocki do transportu, no to wygląda niesamowicie. Questboard jest położony teraz w tym miejscu, jak dobrze widać. I co? I tu mamy naszą Sharon, która do tej pory nie skończyła tej głupiej beczki, no ale co można się po niej spodziewać. Również bardzo ładny design poziomu. Patrzcie na to, jak ładnie wygląda ten budyneczek. Tutaj mamy nawet jakiś dźwig. A to w ogóle jest niesamowite. Zaraz tutaj za merchantami mamy mapę i tutaj możecie zobaczyć sobie już nowy odbudowaną część portu Merik. Patrzcie jak ona wygląda. No, różni się od poprzednich. Cały port został również ofertyfikowany działami. Z każdej strony są teraz armaty i można strzelać do nadpływających statków. Zmienił się również wygląd pirackich zasad, teraz są one powieszone nad takim stoliczkiem, który tutaj ustawiono i oprawione w złotą ramę. No a teraz coś, na co wszyscy czekaliście, czyli odsłonięcie pomnika bohatera z Golden Sands, obecnie portu Marik. Tylko spójrzcie na to, oto Marik we własnej osobie. No, spodziewałem się, że będzie to właśnie coś tego typu, ale muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu naprawdę zasłużył na swój pomnik. Patrzcie tylko na te kwiaty, pominki, portret jego rodziny na obiedzie. Swoją drogą, kiedy podejdziecie do tabliczki z napisem Merik i podejmiecie z nią interakcję, to dostaniecie komendację i 5 dublonów, a sama tabliczka ma napisane na sobie. Oto Merik, który walczył dzielnie, by uratować złote piaski przed straceniem. Port Merik został skonstruowany, by upamiętnić jego pamięć oraz innych piratów, którzy mu towarzyszyli. No i to już wszystko w dzisiejszym odcinku. No, moim zdaniem zmiany są niesamowite, dosyć ciekawe jak na tak mały update. Naprawdę dodali bardzo dużo. Co wy sądzicie o zmianach? Napiszcie w komentarzu. I jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i po więcej zasubskrybujcie mój kanał. Widzimy się w następnych filmach i hej!